Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na progu nowego miesiąca, dniu 1 lipca 2022 roku. Witając wszystkich oglądających i słuchających codziennik biblijny, pragnę uczynić to hasłem lipca, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień. A są to słowa zapisane w psalmie 42, gdzie w trzecim wierszu czytam. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Panie i Boże, racz pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Czego pragnie człowiek? To pytanie zadajemy sobie bardzo często. Odpowiedzi bywają różne, czasem zaskakujące, zadziwiające, frapujące, innym razem nawet szokujące. Jednakże dziś, w pierwszym dniu wakacyjnego miesiąca, wielu powie: pragnę urlopu, pragnę wypoczynku, aby nabrać sił do pracy, do służby. Potrzebujemy chwili wytchnienia, aby się zresetować. Chcę naprawdę wykorzystać ten wakacyjny czas, wakacyjne wojaże, aby w przyszłości dobrze pracować. Niewątpliwie to są bardzo trafne spostrzeżenia, określenia, to są bardzo właściwe pragnienia. Wszyscy żeśmy zasłużyli na chwilę relaksu, na chwilę odpoczynku. Ja przyznaję się, także czekam na moment, kiedy będę mógł rozpocząć wymarzony urlop. Jednakże dziś, na progu wakacyjnego czasu, psalmista przypomina mi, przypomina każdemu z nas, że dawcą i sprawcą wakacyjnego czasu jest On, Wszechmogący Bóg. A skoro Bóg jest dawcą i sprawcą tego wymarzonego, oczekiwanego czasu, to nie można o Nim zapomnieć. Potrzebujemy Boga. Naprawdę potrzebujemy Boga. A gdzie nasz Bóg w dobie przygotowań do wakacyjnych wędrówek? Czy naprawdę wszystko powierzyłem w Jego ręce? Marzy nam się udany wakacyjny czas. Pakujemy wiele rzeczy. Zapraszamy do wspólnej wędrówki znajomych, przyjaciół, krewnych. I to jest niewątpliwie piękne. Wytyczamy trasy. Mamy wyobrażenia o tym, co chcemy zobaczyć, co chcemy przeżyć. I to jest niewątpliwie dobre, potrzebne. Ale przede wszystkim potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Jego opieki. Potrzebujemy Jego błogosławieństwa, Jego wsparcia. Nasza dusza potrzebuje Boga. Czy wiesz, co to znaczy? To znaczy, że w czasie wakacyjnych wojaży nie możemy zapomnieć o codziennej modlitwie. Ten za mną obraz pokazuje nam Chrystusa modlącego. On potrzebował modlitwy w czasie ziemskiej wędrówki. Nie zapomnijmy o codziennej lekturze Bożego Słowa. To tak niewiele, a tak wiele może dać. Nie zapomnijmy o codzienniku biblijnym. Nie zapomnijmy o odwiedzaniu Bożego domu, o nabożeństwie, które jest niczym innym, jak rozmową Boga z Jego ludem, Kościołem, gdzie Bóg mówi do nas, mówi do ciebie i do mnie poprzez swoje święte Słowo. I tylko wówczas nasze dusze będą wypełnione i przepełnione Bogiem. I tylko wówczas wrócimy z wakacyjnej wędrówki bogaci. A treścią naszego życia będzie Jezus Chrystus, który wczoraj, dziś i na wieki ten sam, wiecznie miłujący, dobrotliwy Bóg.
Życzę Wam, jak i sobie, udanych wakacji pełnych Chrystusa. Rozpocznijmy ten czas modlitwą. Módlmy się. Boże Ojcze nasz, dziękujemy Ci za ten czas odpoczynku od naszej codziennej pracy, służby i zajęć. Dziękujemy Ci za czas, który spędzimy z naszą rodziną w gronie najbliższych. Dziękujemy Ci za otwartą drogę, za góry i morze, za czysty wiatr na naszych twarzach. Dziękujemy Ci za gry, w które będziemy grać, za nowe miejsca, które zobaczymy, za ludzi, których spotkamy, za nowe rzeczy, które będziemy robić. Spraw, abyśmy w tym wakacyjnym czasie nie zapomnieli o Tobie. Wypełniaj nasze serca i nasze dusze. Spraw, by te dni wakacyjne odświeżyły nasze ciało i umysł, byśmy mogli wrócić i lepiej pracować, ponieważ dobrze odpoczęliśmy. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego urlopu, wielu niezapomnianych chwil. Niech Bóg będzie z Wami i Was, a strażacy będący na służbie, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech wszystkim Wam Pan Bóg błogosławi. Z Bogiem, do zobaczenia.